Jestem w Koimbrze, uśmiecham się, to jak ty teraz cały czas. W zasadzie zmierzamy w kierunku najbardziej reprezentacyjnej ulicy, Portażem. I to jest takie miejsce spotkań tutaj w Koimbrze. Tutaj właśnie jest taki skwerek, podobny powiedzmy, tak jak plac zamkowy w Warszawie, coś tam w stylu mamy. Tutaj sobie pan gra. Jest takie miejsce, gdzie można sobie spróbować na przykład pieczonych kasztanów. Można się spotkać, można iść na kawę. I w zasadzie tak jak sobie zaraz będziecie mogli też popatrzeć na to wszystko. To jest tak, że to jest Portugalia. I tutaj nikt się nie spieszy. Wszyscy mówią spokojnie, relax. Is it good coffee? Yeah. Yeah, very good coffee. W Portugalii jest bardzo, bardzo dobra kawa. I mówi się też tak, że wiele osób, które przyjeżdżają, szukają jakiejś dobrej kawiarni w Polsce. No i wtedy jest problem, ponieważ oni mówią, że nie ma dobrych kawiarni w Polsce. Edytka, jak to jest z kawą portugalską? Jest najlepsza na świecie. Najlepsi na świecie. Jedna też z naszych koleżanek powiedziała coś takiego, że jedna kawa, takie espresso, to wystarcza naprawdę na cały dzień, więc lepiej nie pić jej więcej, bo później można mieć problemy ze snem. Idziemy na zajęcia na przykład na uniwersytecie. Zajęcia są na 14, więc ja jak zwykle tym dzikim warszawskim pędem chciałam się nie spóźnić, chociaż na te pierwsze zajęcia. Byłam praktycznie na czas, mimo iż szukałam tych wszystkich sal, bo to wszystko jest takie fantastyczne i po drodze jeszcze chcesz się gdzieś zatrzymać i coś zobaczyć. Ale tutaj wykładowcy przychodzą pół godziny później. Pytają, czy cokolwiek rozumiemy z tego portugalskiego. Mówimy, że no tak nie bardzo. Generalnie jest spoko, jest chill. I mnie się wydaje, że naprawdę trafiłam w idealny klimat dla siebie, ale to, wydaje mi się, że to nie jest tylko tak w moim przypadku, bo chyba podobnie myśli ponad te 20 tysięcy studentów, którzy tutaj są, bo rzeczywiście jest to taki ośrodek akademicki, pełna jest tych młodych ludzi i to jeszcze bardziej napełnia i to mi się z takim optymizmem, jakąś taką pozytywną energią. I to nie chodzi o to, że tylko studenci tutaj tacy są, po prostu tutaj są tacy sprzedawcy w sklepach, wszystko jest takie wolne, spokojne, z drugiej strony radosne. Oczywiście pełno ludzi jest zazwyczaj po godzinie 12. Do godziny 12 z reguły tutaj niewiele rzeczy się dzieje, tak na dobrą sprawę. Zwracaliśmy uwagę na Pingodosę. To jest taka portugalska biedronka w Koimbrze. To masa studentów tutaj robi zakupy. Idzie sobie człowiek do tej biedronki. I jak u nas są nieraz jakieś limity, czas, w jakim trzeba po prostu obsłużyć klienta, to jest wszystko miło, spokojnie. Pani sobie porozmawia, pani zapyta, czy wszystko w porządku i zupełnie inaczej to wszystko funkcjonuje. Tutaj też jest coś takiego, że jeśli chodzi o taki aspekt studenckiego życia albo w ogóle życia nocnego, niektórzy wychodzą po północy, na przykład w Polsce, w Warszawie, gdziekolwiek. Tutaj jest ważne, żeby do trzeciej wyjść, to wtedy jest okej. Jak wyjdziesz koło trzeciej, to jest okej. Więc też nieźle, że można się przestawić. Pierwszy dzień, zaraz śmigamy w dalszą drogę. Tutaj mamy Slihola, tu mamy tę część portu, która jeszcze nie została przeze mnie odkryta. W zasadzie jeszcze nic nie zostało odkryte, ale będziemy to testować, będziemy oglądać i zaraz pójdziemy do pierwszego miejsca, które chciałam zobaczyć. The first time of hitchhiking for Anna was not so good as I expected, but I think also that it was because I was laughing, because it is first time when I hitchhike in Portugal and I thought it will be really easy, you know, like everywhere, usually when I hitchhike. But I was laughing about Polish guys who were hitchhiking from Coimbra to Lisboa, then? Yeah, they were hitchhiking to Lisboa, I guess. Yeah. And I was laughing about them, how they couldn't catch any car staying on the road like whole day. And we are staying like 1 hour and we are thinking about coming back also. My hand is freezing. It's more close to Afar than here. Where are you guys from? I'm from Poland. And I'm from Czech Republic. Really? Yeah. I've been to both places. Pierwszy krok
na tej autostopowej drodze został wykonany, więc nie taki diabeł straszny, całe szczęście. I mamy nadzieję, że będzie zaraz też lepiej, że zaraz coś tam złapiemy. Where are you going? Can we go to Aveiro? You were afraid? No. That we stacked somewhere here? No. I wasn't. Just for a little while. Venice of Portugal. Jest przepięknie, jest słonecznie. Zobaczcie, jak nas wita to Aveiro dzisiaj. W gondolach są takie śmieszne, polityczne żarcie. Nie są takimi kanałami. Podziwia się, zwiedza właśnie to miasto, Aveiro. Zaraz azulejos. To są właśnie błękitne płytki, które mamy do nas. Że mamy prasę do Republika, tak? Tak teraz mamy właśnie ten oto plac, ale jest tutaj dużo spokojniej. I jest niedziela i w zasadzie chwilę przed zachodem słońca. Nie ma tu turysty. Kostelicie? Kostelicie to piękne. Katedralka. A Kostelicie, piękna Kostelicie. Kostel. Kostel. Of beauty, Venus versus Mars. It tears the world apart. No one can find a safer place where we can love all night. Which one? Red or blue? Red. Red? Mom, I'm sending you a letter.